Kaldus, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w Enter the Gungeon. No, ostatnio nawet mi idzie to granie raz na miesiąc, nawet może dwa razy na miesiąc by tak wychodziło. Kim dziś zagramy? Ja bym grał tym paradoksem. On jest spoko. Losowa postać, losowa broń startowa, losowy przedmiot startowy. Scout, pociski orbitalne. O, to brzmi śmiesznie. Pociski orbitalne to mi trochę brzmią jak Tiny Planet w Isaacu. Ciekawe, czy to tak działa. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Dobrze. Lecimy z Enter the Gungeon, twierdza władcy ołowiu, pierwsze piętro na luzaku. Z czym myśmy w ogóle zaczęli? Bo widzę, że broń taka całkiem ciekawa. Mam dzisiaj bandaż na lewej ręce zawinięty. I już widzę, że mi to troszkę będzie przeszkadzało w Enter the Gungeon. Z wsadem, klikaniem wsada nie ma problemu, ale mam zdecydowanie gorszy zasięg na Q i R. Ale ważne, żebym mógł strzelać i unikać. Zaraz jeszcze po tym pokoju sprawdzę, jaki item startowy dostaliśmy, jeżeli chodzi o itemy pasywne. Cośmy tutaj dostali na tym paradoksie. O, to jest dobry chyba, nie? Redukuje zdrowie wrogów. Bronią umarłych śpią upakowani w ciasnych magazynkach, więc choroby łatwo się wśród nich rozprzestrzeniają. Wirus giveromedy. O nie, powiedziałem wirus, najgorzej. No to już demon zdemonetyzowany w tym roku. O nie, telefon nie wyciszony. Przepraszam, kochani, muszę go wyciszyć, bo jak mój dzwonek palnie, to mnie, kurczę, zabiją. O, dobrze, wyłączone. Co to jest? Quiz House, Cyberpunk 2077. Kto używa jeszcze Quiz House'a? Boże święty. Ściągałem to na studiach, jak na stołówce jedliśmy z znajomymi żarcie i sobie graliśmy w jakiegoś Quiz House'a. I pamiętam, że zawsze właśnie... No, ja na studiach to byłem na... Znaczy, nie byłem, nadal jestem, na dziennikarstwie międzynarodowym, no to nie oszukujmy się, to jest typowo... Ja banat mam jeszcze na start, ale kozak... To jest typowo humanistyczny kierunek. I w całej grupie miałem samych humanistów, humanistki. I zawsze lubiłem sobie ich trollować na tym quizhouse'ie, brać... Co to jest? Naboje cienia, na wszelki wypadek. Czasami będziemy strzelać dodatkowy pocisk, po prostu jako cień. Dodatkowy pocisk i tyle. Bardzo fajne efekty na początku dostaliśmy. No, wracając. Lubiłem ich trollować, zawsze wybierając na tym Quiz House'ie. Jak ktoś nie wie, co to jest, to jest po prostu, że dwie osoby mają telefon, aplikację tego Quiz House'a i dostajemy pytania, musimy wybrać odpowiedź. Kto więcej pytań dobrze zgadnie, ten wygrywa. Więc ja często wybierałem kategorię matematyka, bo ja jestem... Zawsze w klasach matematycznych byłem w podstawówce, wszystkie konkursy matematyczne. Kangura raz wygrałem. Potem matfiz inf. Nie, matinf w gimnazjum, potem matfiz inf w liceum. Więc tam jak oni dostawali te pytania z matmy, to nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Ojejciu. Dobre czasy, ale mi brakuje stołówki. Lubiłem mieć w ogóle, nie wiem. Dużo mnie młodszych osób ogląda. Wiem, że teraz może w tym roku to tak nie działa, ale ja jak byłem młodszy, jak byłem w podstawówce w gimnazjum, nie chodziłem nigdy na stołówkę. Mama chciała mnie zapisać na stołówkę, ale ja nie chciałem, bo stwierdziłem, że pewnie będzie niedobre. Ja nie lubię jeść poza domem i jadłem tylko kanapki z pasztetem. A jak raz się dałem przekonać i poszedłem na tę stołówkę, to było super, jezek, tam tanie obiady są mi naprawdę smaczne. Idzie posiedzieć ze znajomymi. Polecam wszystkim, którzy nie jedli nigdy na stołówkach, albo jakieś mieli uprzedzenie do nich, tak jak ja. Jednak są naprawdę spoko. O, siema, ty na pierwszym piętrze to jesteś kozak totalny, bo dostaniemy sporo pieniążków za zdrowia, ja tego zdrowia trochę mam. Co bez, że za drugim razem jak na nią się klika, to ona nie daje znowu możliwości oddania zdrowia. Jak ktoś nie ogarnie, to tego zdrowia nie odda. Obrzyn, podstawowa broń u innej postaci, chyba? Nie jest zła, ale szkoda mi pieniędzy, szczerze mówiąc. Zostawimy je sobie na... Mam nadzieję, że coś lepszego. Bardzo dużo nowych rzeczy udało mi się odblokować ostatnio u tego sprzedawcy z turbanem na głowie, a mega rzadko go ostatnio widywałem. Mam nadzieję, że rzeczywiście może chociaż dzisiaj się trafi, może coś tam w końcu nowego kupię, na przykład właśnie te pociski orbitalne. Jak to sprawi, że moje pociski będą leciały w kółko? No nie wiem, w takich ciasnych pokojach w Enter the Gungeon nie wydaje się to być zbyt dobre, ale w takich dużych na pewno będzie śmieszniej wyglądało. Aha, jak oglądacie moje odcinki, wiecie, że ja lubię śmieszne itemy.
To jest to, origami, a nie, pistolet świetny. Mieli mi się często. O, jest secret room tutaj. Co ty gadasz? To są przecież kamienie Guon. Przejrzysty kamień Guon, czysty. Co on robił? Bo chyba trucizna mnie teraz nie bije, nie? Neguje obrażenia od trucizny, tak jest. Ale on jest super. Bardzo rzadko w ogóle jesteśmy w stanie trafić orbital w Enter the Gungeon. I one nie są jakieś nie wiadomo jak dobre. Nie oszukujmy się. Natomiast są na pewno ciekawe. Dobrze, lecimy dalej. Fajnie, no bo mówię, nie mamy tych obrażeń od trucizn, a jak teraz się jeszcze trafi jeszcze jeden kamień Guon, co no, no niesamowicie rzadko się trafia, będziemy mieli trzy orbitale w Enter the Gungeon. Ja chyba nigdy nie miałem w Enter the Gungeon aż trzech orbitali. Naprawdę, mega rzadkie to jest. Mówię, orbitale w Enter the Gungeon nie są zbyt dobre, ale już takie trzy, może coś tam nawet zdziałają. Ja lecę z tym bananem, mimo że on się, nie wiem, nie wydaje jakoś nie wiadomo jak dobrą bronią na walki z bossem. Plus z nich jest taki, że eksplozje w Enter the Gungeon rozwalają pociski. I tu widziałem, że ten kamień Guon świetnie zablokował pociski od tego typa. Dobra, co tu mamy? Jest HP up, jest świetna broń, narzędzie górnicze. PHP przede wszystkim. Ja nie wiem, czy narzędzie górnicze to nie... O nie, nie, po co brałem całe serduszko? Najgorzej. Czy to jest nawiązanie do jakiegoś Dead Space'a może? W Dead Space'a nigdy nie grałem. To jest jakaś taka gra horror. Jest dosyć stara, z 10-15 lat chyba ma. Ja pamiętam, że się jarałem niesamowicie, jak miałem swój pierwszy smartfon. Jaki ja miałem pierwszy smartfon? I co ja chciałem tu robić? Jeszcze więcej zdrowia bym oddał, szczerze mówiąc. Czy opłaca się to kupić? Serduszko za 30 coinów, ty mi dajesz 20 za połowę, no oczywiście, że się opłaca. 10 coinów jestem na plus. Mój pierwszy smartfon to był naprawdę niezły. To był Sony Ericsson Xperia Arc S. Ostatni Sony Ericsson na rynku. Potem już Sony wypuszczało właśnie tylko jako Sony swoje smartfony. A szkoda, ale mam sentymentem straszny do Sony Ericssona. Miałem Sony Ericssona właśnie Arkesa, a miałem K750i wcześniej jako mój zwykły telefonik. I to były naprawdę fajne te telefony. I co chciałem powiedzieć? Gdzie jest ten pokój, żeby otrzymać jeszcze Secret Room? Ja bym tutaj do Secret Roomu, znaczy do Secret Roomu. Na piętro półtora poszedł. A! I pamiętam, że jarałem się strasznie wtedy grami na smartfona. I właśnie sobie ściągnąłem tam Dead Space'a. I na tamte czasy to on wyglądał przekozacko na telefonie. Grę pokroju Dead Space'a mieć, dajcie spokój. Dobra. Oj, super, od razu beczka z wodą, nie muszę nigdzie latać. Idziemy rozwalić tutaj kominek i idziemy na piętro półtora. Pieniążków mam masę. Teraz tylko jeszcze dostać kolejny sklep z fajnymi itemami i lecimy. Zobaczymy, co to wyjdzie. A wam przypominam, w 9 minucie odcinka, jak lubicie serię Enter the Gungeon, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Dzisiaj jest naprawdę całkiem fajnie z tą łapką. Ale rzeczywiście, no dzisiaj totalnie nic nie robiłem. No, ja mówiłem to na odcinku z Isaaca chyba nawet wczorajszym, że ja po prostu musiałbym naprawdę sobie przerwę zrobić na... 2 tygodnie to jest takie minimum, sądzę, że nawet na miesiąc od nagrywania, od grania jakiegoś, jakoś często w gry, jakiekolwiek, aby chyba tę rękę ogarnąć. Ale no nie mogę sobie na to pozwolić, jak serio, YouTube to jest moje jedyne źródło utrzymania. Staram się ograniczać. Ale właśnie, co chciałem powiedzieć, Enter the Gungeon teraz nagrywam. Jest jeszcze jedna gra, którą chciałbym teraz zacząć nagrywać, jakby było trochę lepiej z łapką, bo to jest typowo na klawiaturę gra. Też o tym mówiłem. Slasher Skip. Jak graliście, możecie dać znać, czy spoko, czy się opłaca, albo czy widzieliście, czy wam się podoba. Bo ja widziałem dzisiaj odcinek Modern Liona i naprawdę fajnie się ta gra zapowiada. Secret Roomu tutaj nie ma, więc idziemy dalej. Ja bym na zwykłe pokoje ten pistolet świetny używał i broń boczna Marina. Akurat to jest chyba najlepsza broń podstawowa w grze, bo jest bardzo celna. O Jezu, rzeczywiście to jest pistolet świetny, cały czas o tym zapominam. Do kaczek.
Pegasusa też miałem, jak byłem mały. Miałem nawet pistolet do Pegasusa. Nie miałem zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Jak to jest możliwe, że pistolet od Pegasusa jest w stanie ogarnąć, gdzie ja strzelam? No powiem wam, że technologia naprawdę spoko. I uwielbiałem grać w te kaczuchy. Nienawidziłem tego psa głupiego, jak się śmiał, jak nie trafiłem. Kurde. Pegasus to było coś. Teraz sobie uświadomiłem, właśnie tak wczoraj chyba sobie uświadomiłem. Oglądałem recenzję nowych kart, nie, jakich kart graficznych. Linus Tech Tips, jest taki kanał na YouTubie, oglądam go od wielu, wielu lat. Zrobił świetną, naprawdę świetną serię po raz kolejny. Secret Shopper. Na czym to polega? To tak jakbyśmy mieli, przypuśćmy, jakiegoś, nie wiem, dużego YouTubera w Polsce, który zajmuje się właśnie recenzjami sprzętu komputerowego i pod fałszywym imieniem, nazwiskiem robi sekretnie zakupy w największych jakichś sklepach, typu, nie wiem, u nas co to by było, XCOM, Morele, coś w tym stylu, i sprawdzał ich po prostu obsługę, jak tam się zamawia sprzęt, jak dosłali ten sprzęt. I nieważne, nie wiem po co tak długo o tym mówię, o co chodzi. Testowali tam jeden komputer, który miał identyczną kartę graficzną jak ja, Radeon 5700 XT. I ten ich Radeon bardzo niskie miał taktowanie, tam 1500 MHz, mój się wbija na 2 GHz. Chciałem aż to sprawdzić, załączyć jakąś mega trudną grę. Ciężkie buty, co zrobiły? Nie pamiętam. Nabój jest średni. Klucz kupię, a wezmę te ciężkie buty. Co to robi? Obniżają środek ciężkości. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, co to robi. Pozwala giweronikom utrzymać pozycję, nawet gdy działa na nich ogromna siła. Okej, czy jakieś przyciąganie, coś w tym stylu, nic się nie dzieje. Może być. Wracając. Właśnie mieli tą samą kartę graficzną. Chciałem sprawdzić, czy moja rzeczywiście tak nisko też się boostuje. I patrzę sobie na Steama, żeby włączyć, wiecie, jakąś wymagającą grę 3D, aby zmusić moją kartę graficzną do pracy na 100%, i nie ma nic. Ja nawet teraz na drugim ekranie mam odpalony Steam i w kolejności moich gier mogę wam nawet przeczytać. No nie znajdziecie żadnej po prostu gry jakiejś wymagającej 3D. Jest Enter the Gungeon, Balloon's Tower Defense 6, Noita, Rimworld, The Binding of Isaac, Slay the Spire, Rocket League, to jest jedyna wymagająca gra w miarę, Graveyard Keeper, Worms World Party, Human Fall Flat, Monster Train, CS, Among Us, Risk of Rain. Co tam dalej jest? FTL, Faster Than Light, Hollow Knight, Undertale, Terraria, no... To już sięgam grami do czerwca w tym momencie, jak wam wymieniłem. A po prostu, no... No nie ma nic, ja nie gram w gry wymagające. I właśnie wracając do tego Pegasusa. Uwielbiałem gry z Pegasusa. Proste, na jednym kartridżu 5 prostych gierek, arcade'owe, typowe. To nie ma wyglądać, to nie ma... Nie wiadomo jak chodzić, to ma sprawiać frajdę. I chyba do dzisiaj właśnie tego typu gry najbardziej lubię. Co nie znaczy, że się nie cieszę, jeżeli gra rzeczywiście ładnie wygląda. Taki Wiedźminek wygląda spoko. To jest właśnie jedna z tych niewielu gier 3D, w które rzeczywiście gram. A na ciebie to by RPG było całkiem niezłe, nie? I cyk, bomba. O Jezu, ile to bije! I cyk, bomba. Jeszcze te... Rozwalamy akurat pociski, zarąbiście. Cyk, bomba. I cyk, bomba. No całkiem nieźle ta walka poszła. Wrócę się oczywiście po herb, może mi się uda pójść na piętro 2,5, byłoby bardzo miło. Wiele razy na nim nie byłem. No i cała walka poszła naprawdę nieźle jak na razie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze, czy chociaż raz otrzymałem w tym podejściu obrażenia. Dwa klucze, ale kozak. Prostokąciak, idź do prostokąta. Z czym to ma synergię? Żelazna postawa, o ciekawe. Nie wiem, szczerze mówiąc, co robił dokładnie prostokąciak. Sprawdźmy to. Zmienia wrogów w prostokąty. Strzelba strzelając cząsteczkami z wymiaru, w którym materia istnieje tylko w formie prostoliniowej. Ale co to sprawia, że co, przeciwnicy są kwadratowi? Łatwiej ich trafić czy coś? Nie wiem.
co to jest? To jest słabe, że tam chyba nie upadamy, nie? Krwawe oko, spowalnia kule wroga. A nie, to jest git. Po prostu wszystkie? Spowalnia pociski wroga. Ta substancja wyostrza wzrok użytkownika, co objawia się wrażeniem spowolnienia pocisków wroga. Kultyści Givery używają jej w mrocznych rytuałach, licząc, że zaskarbią sobie tym przychylność zakonu prawdziwej Givery. Spoko loko. Fajne itemy. Dobra, całe piętro, idziemy po nasz herb i idziemy na piętro kolejne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie jest git. Czy Secret Room odkryłem? Nie, Secret Roomu nie odkryłem. Tu mógłby być Secret Room. Ale nie ma. Tu mógłby być Secret Room. Ale nie ma. Tu mógłby być Secret Room. Też nie ma. No co jest? Jeszcze poszukam tutaj w razie czego. Prawo. Nic. Góra. Też nic. Nie wiem. Tutaj nad tym pokojem. O, jest. Na lewo. Ale nic tu nie ma. Z tego co widzę. Szklany kamień Guon. No. Trzy orbitale mam. Ale... Szklany kamień Guon akurat jest mało przydatny. Stracimy go, jak tylko otrzymam jakiekolwiek obrażenia. Fajnie, naprawdę. Teraz mega mi zależy na tych kamieniach Guon. Super by było, jakbyśmy dostali parę. I przez to piętro będę szedł z trochę lepszymi brońmi. Brońmi czy broniami się mówi? Nie mam pojęcia. Chyba obie formy są ok. Ja tu może zaczekam sobie chwilę. Co jest z tymi prostokątami? Co to? Łatwiej trafić jest chyba po prostu. To jest szerszy przeciwnik, tak mi się wydaje. No nic, idziemy dalej. Pokój specjalny tu widzę. Kapliczka nabojowego anioła, którego duma przywiodła do upadku. Na razie nie. Z chęcią złożę tu ofiarę z krwi, bo pewnie to mi coś da. I pewnie sobie zadam obrażenia. Ale no najpierw wolałbym rzeczywiście oddać herb. A herbu nie oddam, jak otrzymam jakiekolwiek obrażenia. Całkiem fajny ten prostokąciak. Bardzo w ogóle lubię strzelby w Enter the Gungeon. Wydaje mi się, że są naprawdę niezłe. Jezu, jak rzeczywiście wolno ten pocisk leci. O kurde, akurat musiałem przeładować. Jak to bije? Przyjadł dwa strzały i rozwaliłem naprawdę silnego przeciwnika. Na razie zaczekam z tą skrzynką. Ona nie zniknie i tak. Mam tylko jeden klucz, więc wolałbym go zatrzymać na coś dobrego. Nie, no nie mówcie mi, że pokój z pułapkami to jest... pokój przed pokojem z herbem, bo ja się załamę. Nie ma szans, żebym ten herb tam poniósł, jak będą pułapki. Celownik laserowy. Spoko, pewnie mi ulepsza jakieś pociski. O! Jeszcze ma synergię. Z czym? Z RPG, dobrze. Co to robi? Zwiększa celność? Zwiększa celność, po prostu. Laserowe celowniki świetnie sprawdzają się w lochu Giver, gdzie mało kiedy można się przed kimkolwiek ukryć. Co to jest? To jest bronigami. Bardzo podobnie wygląda do tego pistoletu świetlnego, dlatego cały czas te dwie bronie ze sobą mylę. Zwiększona celność na strzelbach jest przekozacka, mniejszy rozrzut. No to możemy tak naprawdę tymi strzelbami atakować, jakbyśmy atakowali jakąś snajperką. Tylko problem jest taki. Ja cały czas myślę, że we mnie celuje ten... Mimik. Nie, jaki mimik? Boże, co ja gadam? Walę w skrzynkę i myślę o czymś innym. Że celuje we mnie snajper. Leon Zawodowiec, jak tam na niego mówię. Amunicja. Spoko na tą broń, ona jest kozacka. Dobrze. No niestety, muszę przejść przez pokój z pułapkami. Trzymajcie kciuki, abym się nie wywalił. Zresztą nie wydaje się zbyt trudne. O! Dobrze. Easy, ale ja to zrobiłem. Jakie mocne jest! Co to jest za strzelba? Czemu ona wszystkim ma na strzała? Jeszcze masę tych dodatkowych pocisków wypuszczamy dzięki tym pociskom cienia, czy jak tam się nazywało. Mega mi się podoba to podejście. Elo. Ale w trochę niefajnym miejscu się ten duch przywołał akurat. Rzeczywiście troszkę długo się ładuje i nie ma jakoś nie wiadomo jak dużo pocisków w magazynku. Z dużą ilością przeciwników nie radzi już sobie tak dobrze. Ale paru silnych zabić, no to jest najważniejsze. Dobra. Tutaj jakieś przejście. No nie wiem, będę szedł w stronę... Dobra, nieważne. Zamkniętych przejść. Musimy znaleźć ten głupi ołtarz. Oddać tamten herb. Szkoda, naprawdę szkoda, bo...
No nigdy mi się chyba nie trafiło, że miałbym herb rzeczywiście tak jak mam teraz. I przejście do ołtarza byłoby na samym początku piętra. A wiele razy właśnie było tak, że herbu nie miałem albo straciłem już go. I w pierwszych, nie wiem, może dwóch, trzech pokojach trafiał już się ołtarz właśnie z miejscem na oddanie tego herbu. Ale na razie ja tutaj koszę, no tu się nic złego nie dzieje. Dobra, dużo nam raczej nie zostało już. Muszę pamiętać też o tej kapliczce tam z oddaniem tego zdrowia, czy tam ofiara z krwi, czy jak tam działa. O, duch, dobra, luźno. No i luźno. Boże, jak oni na strzała padają. Skrzynka z synergiami, oczywiście, że otwieramy. Synergia do czego? Krew potwora, przekręć by otworzyć. Ale to nie ma żadnego przecież... żadnej synergii. Ale słabo, czemu skrzynka z synergiami nie daje synergii? Co za bzdura. Uszkodzony wydziela zabójczy śluz. Ten kanister zawiera trującą próbkę krwi groźnego potwora zebraną do badań przez lekarzy bez dyplomów. Wydaje mi się, że to nam dało HP upa. A teraz chyba jak otrzymam obrażenia, to postawię po prostu plamę właśnie ze śluzu toksycznego. Dobrze. Ja mam jeszcze jeden kluczyk. Mam niestety aż dwie skrzynki do otworzenia, a chyba kluczyka już nie było do kupienia w sklepie. Zaraz jeszcze zobaczę. Złóż ofiarę z krwi. Więcej siły. Ofiara przyjęta. Aha! HP upa straciłem. Nie otrzymałem obrażeń, bo nie zniknął nam szklany kamień głąb, czyli mogłem to zrobić już wcześniej. Tu był item pasywny? Chyba tak. Tu będzie broń. Sprawdźmy, co? Przylepka. Taka bardzo zwykła broń, bym powiedział. Jest kluczyk do kupienia. Super. Kupujemy klucz, otwieramy kolejną skrzynkę. Może nie jakaś nie wiadomo jak super, ale... kto wie, może coś się tam trafi. Mag 10. Może być. UZ-ka z CS-a. Dobra. Ja chcę wytestować, jak działa RPG teraz. No i ja bym został przy tym prostokąciaku. On jest super. Zmieniłbym tylko bossa szybciutko w prostokąt. Też to działa, co ty nie powiesz? Czemu? Na jakieś manowe pociski, czy mi się wydaje? Ja mam samonaprowadzające rakiety z tego, co widzę teraz. Okej. A więc tak to działa. No, nie do uniknięcia. Wszedł we mnie po prostu, za szybki jest. Ale słabo, no. Szkoda tego HP upa, naprawdę szkoda. I ten RPG wcale jakoś dużo nie robi, szczerze mówiąc. Myślałem, że jakieś, wiecie, dodatkowe obrażenia. No Jezu, prostokącie, jak to 5 razy tyle jak RPG. Bez sensu jest to RPG teraz. Pierścień uników ulepsza uniki. O nie, nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię. Czemu tego nie lubię? Pierścień uników sprawia, że szybciej unikamy. I ja nie jestem do tego przyzwyczajony. Ja często będę unikał i nie będę wiedział, że mogę szybko zrobić kolejny unik, albo pojawię się w jednym miejscu zbyt szybko. Więc no, nie przepadam za tym. Dobrze, idziemy na piętro 2,5. Chyba tu już byłem wszędzie, tak mam nadzieję. Nie kupiłem tego klucza na szczura, bo ja nie wiem jak to działa, mam to gdzieś. Czemu mi nie działa myszka? O, dobra, działa. Co? Cały czas prostokącik i mag 10 niech będzie. To już piętro jest naprawdę dosyć silne. Mogę mieć tu małe problemy. Naładuj się. No i luźno. O Jezus, ja myślałem, że to jest podłoga. No, za Chiny bym nie powiedział, że to... Myślałem, że jakiś czerwony dywan. O kurde. Ale dupa. Nie, no ten prostokąciak jest OP niesamowicie. To przez tą synergię chyba mu się po prostu zwiększyły obrażenia. No to jest najlepsza synergia, jaką można dostać. Zwiększone obrażenia na broni. I zabijamy wszystkich zwykłych przeciwników na strzała. Tak mi się teraz przypomniało też odnośnie tego Pegasusa. Ja ogólnie jestem zwolennikiem gier cyfrowych, bo gry fizycznie mnie denerwują, fizyczne, na nośnikach. Instalować na przykład gry z fizycznego nośnika to bym nie potrafił. Jak starałem się instalować Wiedźmina Trójkę z tych 7 płyt DVD, bo mam fizycznie tego Wiedźmina Trójkę, to myślałem, że dostanę szału. Dzięki Bogu tam dali kod na GOGa do odpalenia sobie i ściągnąłem go szybciej niż to się zainstalowało z płyty. Mam sporo broni do oddania słabych.
Chociaż, no na pewno bym oddał pistolet świetlny i chyba tą przylepkę. Natomiast uwielbiałem chodzić po straganach na rynku w Skierniewicach z rodzicami, jak szliśmy na rynek kupić mi jakieś, nie wiem, dżinsy nowe czy koszulkę. No to zawsze były stragany właśnie z grami wideo. Tam właśnie jakiś rok, nie wiem, 2004, 2005. No i oprócz tych gier takich typowo lepszych na jakieś konsole, na jakichś CD-kach, była masa, ale to masa kartridży. Za 5 zł kartridż 9990 gier. Do dzisiaj mam te kartridże, sądzę, że... Dobra, co ja gadam, to nie będzie nigdy dużo warte. Dużo warte to są oryginalne gry na NES-a, a nie na podróbę. Dobra, kolejny ślepak jest, lecimy dalej. Pistolet sygnałowy, nic ciekawego, rękawica boksera, nic ciekawego. Ty, no weź, przedaj mi jakieś bronie dobre albo itemy pasywne, bo ty pasywnych itemów to w ogóle nie masz. A właśnie, a teraz jeszcze mam zwiększone obrażenia, bo zwiększyliśmy sobie po prostu obrażenia na tej kapliczce. Zaklątwę, zarąbiście. No spójrzcie na to, ja nawet takiego silnego przeciwnika zabijam na 2 strzały z jakiejś głupiej strzelby. Nie no, to jest świetne. Ciekawe jak taka UZ-ka będzie biła w bossa, aż ją założę właśnie na walkę z bossem. Bo to RPG totalnie nie ma sensu. RPG jest bezsensowną bronią dla nas. No i tylko ty zostałeś, raz strzał. Co tu mamy w tej skrzynce ciekawej? Znowu item pasywny, super, luneta, celuj. Co, jeszcze zwiększony, jeszcze zwiększona celność? Standardowa luneta, zwiększa celność, no i super, ja dzisiaj mam po prostu... UZ-ka to będzie strzelała właśnie po linii prostej, jak jakiś karabin wyborowy. Nie się mówi wyborowy, czy no nie wiem, jak się to mówi. Karabin wyborowy to dla mnie brzmi jak jakiś, nie wiem. Wiem, że pewnie tak się mówi, ale to serio, dla mnie brzmi jak... jakiś taki przepis winiary. Karabin wyborowy. Dobrze. Żadnego treasure roomu jeszcze, no. Co jest z tym piętrem? Tu z walki z bossem też chyba nie dostanę HP upa, jeżeli dobrze tam pamiętam. Więc nie ma co się jakoś spinać specjalnie na walce z bossem. A jest też dosyć trudna, więc... raczej... nie uda mi się nie otrzymać tam obrażeń. Nie no, na taki pokój UZ-ka i lecimy. Za dużo słabych przeciwników, nie będę na nich strzelał jakimś dobrym karabinem. Jezu, jakie to ma małe... mały pojemnik na pociski. Pojemnik na pociski. Magazynek. No masakra. Ja mam po prostu czasem te słowa. Otwieramy. Oczywiście, że tak. Latanie! Skrzydła z wosku. Ale super. No i się teraz nie muszę przejmować tym czerwonym dywanem. Ale kluczyków jeszcze. Kozak to podejście jest. No ta skrzynka akurat trochę do dupy bym powiedział, ale może być. Co tu mamy? Kolejna broń. M1911, klasyk. No nie wiem, ja nie wiem co to jest, dla mnie to nie jest klasyk. Dobrze. Całe piętro, no lecimy na walkę z bossem. W treasure roomach byliśmy, pożeracza ogarnąłem, bronię oddałem. A, i miałem wytestować tego MAG-10. Prostokąciak, MAG-10, prostokąciak już tak się amunicja kończy, więc może najpierw go wywalę. No, bije całkiem nieźle. Jeszcze ze 2 pociski i tyle. Babam. Nie goń mnie. Być może jak przeciwnik jest kwadratowy, też dostaje zwiększone obrażenia, nie wiem. No MAG-10 już aż tak super nie jest. Ja bym się przerzucił na to narzędzie górnicze. Jezu, same przeklęte pociski daje. Co ty robisz? Tu nie było szansy. Ja bym polecił rzeczywiście narzędzie górnicze, ale raz na jakiś czas RPG-a to bym mógł strzelić. Dobra, zaraz koniec walki, stary król. Oj, nie lubię tego ataku. Jeszcze żyję. Dobra, koniec walki, udało się jakoś. Chyba żadnych obrażeń nie otrzymałem, ślepaki tylko zużyłem. No i tak, bo całkiem sporo dał krytów hegemonii. To jest super! I skrzynka z synergiami, co ty gadasz? Amunicja to oczywiście, że do prostokąciaka, no. Pan prostokąciak. Uwielbiam wszystkie lasery w tej broni. Boże, jak ja naprawdę kocham dzieło nauki. Tym bardziej. Co tu będziemy mieli?
To też jest super broń, strzelwa. Z czym ma synergię? Tak myślałem właśnie, że monstrualna larwa. To jest broń, którą się posługują przeciwnicy na naprawdę dosyć późnych już piętrach i jest mega mocna i odbijają się pociski normalnie od ściany z tych przeciwników. U nas to po prostu będzie chyba tylko zatruwało, nic więcej nie robiło, ale normalnie to ma mega duży rozrzut, a teraz z tą podwójną celnością, no to dajcie spokój. A to ma samo naprowadzające pociski. Okej, no tak, bo ona chyba i tak otruwała zawsze. A teraz nie dość, że mam zwiększoną celność samemu, to jeszcze nawet nie muszę jakoś specjalnie celować, bo... Ale kozak, czy ja naprawdę nie zabiłem tutaj tego gościa z magazynkiem? Być może, ale słabo. Byłem pewny, że go zabiłem. No i kurde, no ja tu mogę zza ściany. A, ja latam, co ja w ogóle robię? Otwieramy skrzyneczkę, kolejny pocisk, uwielbiam w ogóle efekty na pociski w tej grze. Magiczne naboje, wystarczająco zaawansowane. Wystarczająco, nie dobrze, tylko wystarczająco. Co to jest? Daję wszystkim nabojom cień szansę na transformację. Okej. Czyli nasze pociski mogą się zamieniać pewnie w jakieś wszystkie inne. Nie wiem czemu, ale twórcy widzę gieru podobali sobie efekt losowości każdego itemu na różowy kolor. Bomby różowe mogą nam dać znajdźki z gry, glitter bombsy. Nie wiadomo nigdy jakie, totalnie różne mogą być. A tutaj różowe pociski nam mogą dać nie wiadomo jaki. Każdy prawdopodobnie efekt właśnie pocisków, mam nadzieję, że dobrze dedukuje tutaj. Dobrze, w czym uzupełniamy amunicję? Ja bym powiedział, że w narzędziu górniczym. Strzelwa, prostokąciak, wracamy może oczywiście. Cyk w prostokąt, a dobra, nawet... Nawet was nie zdążę zamienić w prostokąt, bo już umieracie. Ile to bije? Uwielbiam samonaprowadzane pociski, naprawdę. Wszystkie efekty w Isaacu tak samo właśnie. Sacred Heart, Spoonbender. Pociski samonaprowadzające to jest coś, co wygląda nawet przepięknie, no. Z tym Brimstone'em, z Technology. Gdy nie musimy w ogóle celować i ten laser zasuwa po całym pokoju. No już niech wyjdzie ten Repentance, żebym miał dużo obrażenia na zwykłym Technology, bo się nie doczekam. Widzę, że nawet mogę czasami ich zamienić. Dobrze, amunicja teraz do Mag 10, bo... No, o, niby do RPG-a mógłbym dać, ale już trudno. Strzelwa, prostokąciak i lecimy. O, Phoenix nie jest niczym ciekawym. No, kluczyk, no nie ma w ogóle na sprzedaż żadnych itemów pasywnych. Bardzo mnie to boli, bo mam bardzo dużo pieniędzy. Ale może to też lepiej, bo... Nawet chyba w samym ostatnim odcinku tak z Enter the Gungeon mówiłem, że... Zawsze jak idę do kuźni i jestem u tej kuźniarki... nie mam pieniędzy na kupienie czegokolwiek. Ona ma strasznie dobre... Skąd, że się tu wziął? Ona ma strasznie dobre rzeczy, na które właśnie nigdy nie mam hajsu. A teraz te pieniążki już może... uda się rzeczywiście zaoszczędzić. Mogłem oddać całe zdrowie tak naprawdę na pierwszym piętrze. Do połowy czerwonego serduszka się zbić. Jakbym wiedział, że to tak easy będzie szło. O, dobra. Nienawidzę, jak ja mam pusty magazynek w broni, to mi postać nie ładuje, póki nie strzelę. Nie spróbuję raczej strzelić pustym magazynkiem. Mega denerwujące to jest. I cyk, prostokąciak. No nadal, prostokąciak się wydaje chyba być lepszą bronią. Mam tylko nadzieję, że nie będą mi się często trafiały pokoje z tymi snajperami. Bo ja naprawdę w tym momencie nie jestem w stanie rozróżnić swojego laseru od laseru snajpera. No niech będzie w tej strzelwie. I lecimy dalej. I powiem wam, że tak jak się przejdę na minimapę w Enter the Gungeon, nie ma dużo różnych pokoi w Enter the Gungeon. Te pokoje się non-stop co podejście powtarzają. Ale nie wiem, ta gra jest zrobiona w jakiś taki sposób, że... na to się nie zwraca uwagi, jeżeli się naprawdę nie przypatrzy. Fajna sprawa, bo wydaje mi się, że jakbym w Isaacu dostał non-stop te same pokoje, naprawdę bym na to bardziej zwracał uwagę. W Enter the Gungeon jakoś ten styl graficzny tak idealnie do tego pasuje, że no jakoś to mam gdzieś. Nigdy nie chodzę po piętrze i nie mówię, o dobra, znowu ten sam pokój. Chociaż na tym piętrze jeszcze się nie trafił pokój z przeszkodami, który musi się trafić, czyli po prawej stronie koledzy laserowi. Nie ma tego pokoju!
Czy ja go tu ominę? Nie, nie ma. Nie ma tego pokoju, wykrakałem. Ale jaja, no on zawsze był. No nie trafił się, no jestem w szoku. Dobra, C piętro. O, to jakaś klątwa, to już nie, to już coś nie tak będzie z tym podejściem, mi się wydaje. Dobra, dział nauki, prostokąciak, lecimy. Nie ty, no najgorszy boss, naprawdę. Nie wiem nawet, co te skrzynki robią, które on tu wyrzuca. Nie mam żadnego pojęcia. Chryste, jakie obrażenia robię. Co jest z tobą nie tak? Co jest z tym? Co się stało właśnie? On nic nie zrobił nawet. On się kręcił tylko i dostawał obrażenia. Piruety robił mi na zawołanie. Miotacz gamma, super. Wściekle zielony, też tym sercem? Nie, Gungeonit. Ale super! Ale super! Jakie to jest kozackie! No oczywiście, że tego będę używał teraz non stop. Cały pokój na zielono. Kolor administracji na naszym Discordzie. Dobra, bo ja chyba w Secret Roomie jeszcze nie byłem. Tu nie było Secret Roomu, w Treasure Roomach już sprawdzałem. No sprawdziłbym standardowo, tu z prawej strony nie ma. No jak nie tutaj, to jeszcze na lewo od sklepu może? Też nie ma. No to trudno. Idziemy na kolejne piętro. Nie kupuję pancerza. Mam naprawdę tyle zdrowia, ja chcę tylko mieć pieniążki na coś mega dobrego na kuźni u naszej kuźniarki. Jak się mówi? No, jest kowal? Kowalka, no. Nie wiem, tak mi się ta kuźniarka już wryła w beret, że ja do końca grania w tę grę będę na nią mówił kuźniarka. Cyk, trójcie się. Dobrze, aż taki nieświeży oddech mam tutaj. Lecimy dalej. No serio, to się wchodzi na pokój i wali truciznę na cały pokój za minimum amunicji i ma się wyrąbane na to. Wszyscy przeciwnicy otruci. Kozackie to jest. Kolejny duży pokój, no i super, chociaż widzę, że... O, znowu przeciwnicy. Nietykalni. O, i sklep u tego ogra. A nie, one leczą nas na maksa. Okej, okay. To bez sensu akurat. Dziewczyny nas leczą, nas leczą na maksa za darmo. Ale no, musiałbym otrzymać jakieś obrażenia najpierw, żeby mnie wyleczyły. No nie trafiła się niestety w sklepie nasza koleżanka od oddawania zdrowia, a szkoda. Lodołamacz jest ogólnie dobrą bronią, ale jest dosyć droga. Ja bym go olał na razie, szczerze mówiąc. Cześć koledzy. Do widzenia koledzy. W ogóle te szkielety wyglądają, jakby strzelali z przylepki. Oni totalnie inaczej strzelają. Może nawet to i dobrze, jakby mieli przyklejające się pociski eksplodujące, to nie byłoby fajne. Akurat trochę słabe piętro się trafiło na tą truciznę, bo widzę, że co drugi przeciwnik to jest właśnie ten szkielet, nie otrzymując obrażeń. Masa latających przeciwników. A jak się już trafi coś, co chodzi po ziemi, to zostawia wodę i... No, nie ma żadnej trucizny tak naprawdę już do zatrucia kogokolwiek. Dobrze, lecimy dalej. No i to jest skrzynia czerwona. Pociski alfa. Nabój alfa, pierwszy, czyli pierwszy pocisk, pierwszy strzał z broni jest zdecydowanie mocniejszy. Aha, trzy mimiki. Ja ci dam trzy mimiki. Elo, lecimy z dwoma naraz. Nie ma takiego bicia. Dobrze, co tu mamy? Item aktywny w końcu. Mikstura przyjaźni z bronią jest kozacka. Z czym to ma synergię? Okej, okay, zawsze jest powód, by się napić. No, to jakbym słyszał moich znajomych wszystkich. Tutaj mamy butelkę, pojemnik na moc. Może z czymś lepszym synergia. Bardziej przezroczysty kamień guon. O Jezus, czym to się różni? Jest szerszy? Tak, no jest taki trochę szerszy. A to? To kolejny item aktywny, już bez synergii. No i co tu dostaniemy? Ale to długie animacje są. Pierożek. Jak jakiś Daddy Longlegs to wygląda. Leczy mnie pewnie.
Przywraca niewielką ilość zdrowia, zwiększa zadawane obrażenia do chwili otrzymania trafienia. Okej. No ja go nie będę brał. Ogólnie bym tak. Jeżeli chodzi o synergię, wolę synergię butelki z kamieniem Guon, bo jest szerszy. Ale mikstura przyjaźni z bronią jest jak dla mnie lepsza na wszystko inne, bo to jest naprawdę fajny item aktywny, który zwiększa zadawane obrażenia jakiejkolwiek broni, której aktualnie używamy. Wiecie co, taki pokój, że serio, tutaj tylko cyk, cyk i tyle było tych przeciwników. Amunicja, no do prostokąciaka, no oczywiście, że tak. Teraz ja w ogóle, ja nie wiem, ja staram się tego unikać na tym odcinku. Ale ja mam jakiś opóźniony zapłon jak do memów. Ja jestem jakiś, nie wiem, Internet Explorer memów normalnie, bo ja teraz non stop chcę mówić pan Paweł. Jak coś się dobrego dzieje, to i gram z kimś, to mówię jego imię, no i pan ktoś tam, pan Dawid, o. Pan Łukasz. Odkryłem teraz też Bajo Jajo, chociaż to jest w miarę świeże. O, no, wiedziałem, że tak to się skończy. Ale staram się tego nie używać, bo zbyt dużo powtarzane memy, wiem, że tylko będą denerwować ludzi, a jak ktoś to będzie oglądał za pół roku, rok, a wiem, że dużo jest osób oglądających po czasie serię Enter the Gungeon, to nie będą wiedzieli już, o co chodzi w ogóle. Dobra, lecimy w prawo, co tam ciekawego mamy? Jaka to jest w ogóle synergia z tym? Gdzie to jest? Depresor. No nie wydaje się być inny. Depresor też wcale nie jest jakąś dobrą bronią, no zamraża mi i tyle. Amunicja. Chryste, ile tej amunicji? No niech będzie do RPGa. Panie depresorze. Wracamy tutaj ze strzelbą. Jeden treasure room mi chyba jeszcze został. Ale secret roomy to dzisiaj kozackie są. Masa skrzynek w nich była. I tutaj też super, że się trafiły akurat trzy mimiki, bo przecież ze zwykłych skrzynek trzech nie miałbym pewności na otrzymanie takich itemów zarąbistych. Znaczy zarąbistych, trzy itemy aktywne. Słabo, że dotrzymałem obrażenia po wzięciu pierożka, bo on sprawiał, że zadajemy większe obrażenia chyba dopóki nie otrzymam obrażeń, więc w końcu był powód, aby dalej tych obrażeń nie otrzymywać, a akurat otrzymałem obrażenia, ale beznadzieja. Karabin hegemonii, no zwykła, najzwyklejsza naprawdę broń. Przejdę się jeszcze po piętrze, może coś ciekawego tam się uda znaleźć. O, no i pan pożerasz. Co tu jest? M, to coś tam oddajemy. Co jeszcze? Ten karabin hegemonii, mam go gdzieś. No, co tam ciekawego wyplujesz? Duracella, o, karabin szokowy. No, nic ciekawego. Czy on jest w stanie elektryzować kwas? Bo to wtedy byłby spoko. No, tak nie za bardzo, chyba że jak ktoś stoi na tym kwasie. Sprawdzimy to, sprawdzimy. Walka z bossem. O, wy się akurat poruszacie po podłodze, więc możemy sprawdzić, czy... Nie, nie mogę elektryzować kwasu, niestety. Dobrze, no to co? Ja tutaj wracam do tego działa nauki. Właśnie, w nim nie uzupełniam amunicji. I szczerze mówiąc, na was to świetny byłby RPG właśnie. Paru naraz mógłbym trafiać. Może nawet od RPGa lepszy byłby banan. I do banana zaraz wrócę. O Jezu, ale było blisko. Skoczyłem. No, nie, serio, nie jestem przyzwyczajony do tych lepszych skoków. Chociaż tu się bardzo przydały. I wracamy do bananika i powinienem zacząć używać przedmiotu aktywnego chyba. Cyk, bananik. Cyk, bananik. O Jezus. Totalnie nie skoczył w tę stronę, co chciałem, ale widzę, że jakoś mi się udało uniknąć otrzymania obrażeń. Dobra, jedna padła, zaraz padnie druga, zaraz padnie trzecia, no i z jedną to już tak naprawdę luźno strasznie. Najłatwiejszy boss zdecydowanie, nie wiem czy nie w całej grze w ogóle. Znaczy w całej grze, w tej fazie to on jest prosty jak nie wiem co.
Wystarczy zawsze odsunąć i skoczyć tam, gdzie on właśnie wylądował. A co my tu mamy? Amunicja, no to do tego działa nauki. Naboje podpalające, super, wstrzyma synergię. Gorący ołów, szansa na podpalenie, synergia z... Dodany efekt ogień na naboju alfa. Właśnie, nabój alfa mam, no to teraz RPG by zdecydowanie więcej robił. No i tak, nie mam się po co uleczyć. A czy mogę do was pójść, jak mam max zdrowia, coś mi dacie? Tak, no, trochę was szkoda. Tak, tak, nic ci nie dolega, szkoda. No, już okej. Na to piętro dodatkowe nie idę, bo tam nic nie ma. I co? To wszystko. No i no, ja mam teraz pieniążki, no, teraz mogę na kuźnię iść. Wszystko tam mogę wykupić. A właśnie, ja się zastanawiam, co ja tak zabijam tych przeciwników na strzała, jak ja mam ten wirus Giveromedy, który zmniejsza chyba zdrowie każdego przeciwnika o 25%. Nie wiem dokładnie tam, jaki ten procent jest, ale no naprawdę duży, duży. Prostokąciak, miotacz, gamma, elo, lecimy z wami tutaj. Jakie super mamy te bronie, naprawdę, ja się jaram. O, ciebie nie lubię. Ciebie też nie lubię. Laserów chyba nie jesteście w stanie. Tak, laserów nie jesteście w stanie zabierać. To mi się podoba. Ja nawet jego mam na dwa strzały. No co wy gadacie? Cyk, wszędzie kwasik. Nie zauważyłem tego. Strasznie. Ci, oni są przeze mnie nigdy nie zauważeni w porę. Niestety. Bo swoje biją. No i luźno. Nie powinienem chyba wywalać amunicji na tak prostych tutaj przeciwników. Chyba nie będę mógł zatruć też giwerny, jeżeli dobrze kojarzę. No bo ona tam stoi za podłogą, tam z tyłu tego pokoju. Więc ten miotacz gamma raczej mało przydatny. Ale fajny jest na pewno z tego powodu, że oprócz zatruwania możemy, waląc tak po całym piętrze od razu, rozwalić wszystkie. Ale beznadziejne ty masz rzeczy. Rakietowe naboje jedynie. Możemy rozwalić wszystkie beczki. O, to chciałem powiedzieć. Rakietowe naboje są spoko, szybsze naboje, ale to chyba też zwiększają obrażenia, nie? Czy nie? Zwiększa szybkość i siłę uderzenia nabojów. Tak jest, no i super. I co? Wymiatacz? No wymiatacz jest spoko, ale na razie nie wiem, jak będę miał z kluczami. Klucz na pewno kupię. No i niech będzie ten wymiatacz. Totalnie wymiata. Niestety z niczym synergii nie ma, a szkoda. Jest jedna z najmocniejszych broni w grze, ale jest trochę męcząca, bo trzeba ją ładować dobrze, umieć nią strzelać, ale rzeczywiście, jak się dobrze strzeli nią, jak się dobrze przeładuje tę broń, nie wiem, czy to nie jest najmocniejsza broń w grze. Można by było zrobić jakiś program do Enter the Gungeon, że rzeczywiście program ten za każdym razem idealnie by nam wymiatacza przeładowywał, to wydaje mi się, że wtedy no, nie byłoby chyba lepszej broni w grze. Elo. 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 Każdego będę miał na strzała? No oczywiście, że tak. Wiesz, że ten pierwszy strzał, muszę naprawdę z tego pocisku alfa korzystać, używając RPG-a. Ciekawe, jak dużo tu obrażeń zada Givernie, bo na razie ten RPG wcale jakiś dobry nie był. Naprawdę nie byłem jakoś z niego zadowolony, szczerze mówiąc. Bardzo nie lubię tego pokoju. Bardzo się cieszę, że ja tutaj latam. Cyk strzał, cyk strzał. Cyk strzał, cyk strzał. W ogóle zauważyłem, że to jest naprawdę nieźle przemyślane. Że w kuźni, nie dość, że oczywiście no, mamy paletę kolorów, jaką mamy, bo jesteśmy w kuźni, jakieś takie ogniste, czerwone piętro. Nie wiem, czy na innych piętrach też tak jest, ale na tym bardzo wszyscy przeciwnicy właśnie mają lekko zmienioną paletę kolorów. Są bardziej czerwoni, wszystko się zaczyna zlewać, trudniej jest ich zauważyć. To piętro nie jest trudniejsze tylko przez trudniejszych przeciwników, ale też przez... I serio, ja dostałem tutaj itemy... O Jezus. Nie kupowałbym wymiatacza, no oczywiście, że nie. Piętro jest trudniejsze nie tylko z uwagi na silniejszych przeciwników, ale właśnie z uwagi też na... Samo to, że trudniej jest na tym piętrze zobaczyć. O, dobrze. A, on nie ma zdrowia, to nie zobaczę, jak ten efekt bije. Ale cyk, bomba. Cyk, bomba.
trzy RPG, parę małych strzałów i padł. Naprawdę nieźle to wyszło. Co tu mamy do uzupełnienia? Niech będzie miotacz gamma, bo już do połowy go zbiłem. No i co, lecimy dalej. O, prostokąciak już, 2/3 zbity. No jego tym bardziej by wypadało ogarnąć. Pierścień przyjaźni ze skrzyniami. Co on robił? Tam lepsze dropy ze skrzyni chyba? Zwiększa szansę na znalezienie skrzyni. A akurat to jest super. Dobra, bo ja nie mam klucza, a mam jeszcze... O, tu jest skrzynka do otworzenia. A, tu jest. Dobra, no mam nadzieję, że jakiś kluczyk się zaraz trafi, bo trochę przypał. Idziemy dalej. Tu chyba nie będzie droga do walki z bossem. Albo może. O, cześć młotku. Kolejna skrzynka od razu, okej. Podajcie mi klucz, albo tego, kluczosznikowa. Dorwanie kluczosznikowa na samym początku gry to jest jak skeletonki normalnie w Isaacu. Na samym początku gry. Wszystko, co się da, otwieramy. To jest takie przyjemne. Dużo osób lubi właśnie mody, które takie rzeczy dają. Nieograniczone znajdźki, na przykład w Isaacu. Widziałem takie mody. Tak samo jak na przykład... O Jezu, dobrze, to nie ma lontu, bo nie mogę tego rozwalić. Tak samo widziałem mody... Zresztą pisaliście mi o nich do... No i ty, że... Możemy zmieniać sobie skrzynki... skrzynki, Boże. Możemy zmieniać sobie różki w każdym miejscu. Ja rozumiem, że to jest przyjemne, ale ja zdecydowanie bardziej wolę sobie tak przyjemności porcjować właśnie. Większość podejść nie mieć tej możliwości i rzeczywiście, jak się ten item trafi, albo ten perk w nojcie się trafi, że możemy robić co chcemy w każdym miejscu gry, to wtedy jest naprawdę prawdziwa przyjemność dopiero z grania. O, serio? Zrobiłem skok, no co ty? Ale słabo. Dajcie kluczyk, bo jest czerwona skrzynka. A to jest chyba skrzynka z... przedmiot... bronią chyba, z bronią. Mojelo. Nadal żadnego klucza. Szkoda, strasznie, Boże. Ja kupuję klucze ile tylko się da, a cały czas ich nie mam. Ale skrzynek też trzeba przyznać całkiem sporo mieliśmy w dzisiejszym podejściu. I wszystkie chyba otworzyłem. Żadnej skrzynki nie ominąłem przez całe podejście. Jak dużo wam bije trucizna? Wy popadacie? No i easy. I żadnego klucza nadal, ale słabo. No cóż, zostało mi rozwalić skrzynki niebieskie i mieć nadzieję, że z nich wyleci klucz. Dwie skrzynki do rozwalenia mam. Kluczek? Śmieci. Złomek może. Śmieci. Kluczek? Nie będę otwierał w ogóle tej... Znaczy rozwalał tej skrzynki. Zaczekam po walce z Giverną. Chyba z niej też nie dostanę klucza. Ale kto wie. Może jakimś cudem się trafi. Miotacz gamma. No i niech będzie to RPG. Zobaczymy, jakie obrażenia zadaje Givernie. Tak, nie mogę Giverny zatruć, niestety. RPG bije. No, takie. Powiedziałbym, że znośne obrażenia. Nic nie wiadomo jak dobrego, szczerze mówiąc. Natomiast prostokąciak. No i pan prostokąciak. On jest przekozacki. No, on tu rozwala jak leci. Dobra. Item aktywny używam, bo przez cały czas zapominam o nim. O, nie mam już amunicji. Dobra, zmieniamy się na to coś i na to coś przez cały pokój, żeby od razu siebie tutaj rozwalić. O, no i jeżeli to działa i rzeczywiście przeciwnicy prostokątnie otrzymują zwiększone obrażenia, no to już Giverna tymi ostatkami z prostokąciaka została w prostokąt zamieniona. Ja sobie akurat zatrzymam przedmiot aktywny na koniec walki z Giverną. O Jezu. Ale to było beznadziejne. Kurde, nie wiedziałem, że on ma pocisk z amunicją z zasięgiem na cały pokój. O kurde. Nie będzie strzelwa może. I... Oj, źle. Kłak. Nice. Cool, super. Dobra, nawalamy. O, o,
O, zdążyłem. Naraz, może być. No i lecimy na piekło pocisków. Dawaj kluczyk. Kurde. Bez kluczyka. Ale słabo. Nie ma to jak rozwalić skrzynkę czerwoną. Chlip, chlip, śmieci. Tu do kupienia jeszcze było. A tu jeszcze był jeden sklep. A właśnie. 168 coinów, to już całkiem sporo. Nie stać mnie, nie stać mnie. Ale do dupy to. Beznadziejne te bronie. Pancerz, no i kupię może jakaś część synergii, ale widzę, że nie. Co ja zrobiłem? No i lecimy na kolejne piętro. Ale jestem zły, no. Normalnie bym zatrzymał ten kluczyk. Byłem pewny, że przez całą kuźnię dostaniemy kolejny kluczyk na kolejny treasure room. A tu totalnie nic, żadnego kluczyka przez całe piętro. Dopiero jeden udało mi się kupić u kuźniarki. No właśnie, czy mi się wydawało, że jak spadliśmy, to mi się zbugowały kamienie głon gdzieś tam na lewo? Ten jak złapał łapczywie. Jak Jakubek Bogdana we wtorek w Kewcu. Już mam dosyć tych fast foodów, naprawdę, jak ja się dzisiaj... Już tak się cieszyłem, że zjem sobie kanapkę z kiełbasą. Taką krakowską, zwykłą, w plasterkach sobie kupiłem, jak byłem na zakupach ostatnio w Kauflandzie. A nie zobaczyłem, że ja ją kupiłem, jak ona była na ostatnim dniu ważności, nie? Ale w ogóle nie powinien tak sprzedawać. I to bez żadnej przeceny kupiłem za 4,50 całe opakowanie krakowskiej. Podnoszę dzisiaj pas, już przeterminowane 4 dni temu i mi się przykro zrobiło i zjadłem sobie przed nagraniem bułkę z parówką na bogatości. I cyk, trucizna we wszystkich. A jeszcze przez zatruwam tutaj dalej strzelbą. Ja, że teraz nie za bardzo mam amunicję, abym fajnie abym dostał amunicję na prostokąciaka, to po pierwsze. I po drugie na to takie działko nauki. Bo walka z liczem to łatwa nie będzie. Licz, licz, cały czas nie wiem jak to jest. A, może kluczyk dostanę, zostawmy tę skrzynkę. Będę sobie potem pluł w brodę, że ją rozwaliłem. No i co, coś tu jeszcze zostało? A tutaj. I tam też kogoś zabiłem. Nawet oni padają na 2 strzały ze strzelby, a to nie jest jakaś nie wiadomo jak dobra broń przecież. No, to działo gamma, to nie bije dużo, to trzeba przyznać. To nie jest broń do bicia, to jest broń do robienia syfu. A więc... niech będzie zaklęty łuk, wybijajcie się sami. Mam to gdzieś. Cyk. Cyk. O Jezu, ja was zabijam. Ja tak na luzaku, jakimś głupim łuczkiem jestem w stanie was na strzała zabić? Już myślałem. No tak naprawdę, łącznie z... Wszyscy? A nie, ty byłeś zaklęty, okej. Łącznie z tym podpaleniem, które robię. A no właśnie, miałem nabój alfa, to... No dobra, na takim łuku nabój alfa to nie jest głupia rzecz. Nie jest wcale taką złą bronią. Ten zaklęty łuk. O Jezu, nie wiem co to są za jakieś cerbery, kto to wymyślił. Mega są mocne. I nie ogarniam jak on mi teraz zadał obrażenia, ale no nieważne. Kluczyk dostałem i nie ma tu żadnego teleportu, więc nie cofam się póki tu teleportu nie znajdę. Nie chcę się tutaj backtrackować przez pół piętra. Zostawcie mnie. Nie mam żadnej jakiejś dobrej broni na dużą ilość przeciwników mi się wydaje, ale może to i dobrze. Ważne, żebym licza zabił. Jezu, ile to ma zdrowia. Nadal żadnego teleportu, no co wy gadacie? Mach 10 niech będzie na zwykłe pokoje, też nie głupi pomysł. Dobra, co miałem zatruć, raczej zatrułem. Już się podoba. Jak tu nie będzie teleportu, nie sprawdziłem na minimapie, ale jak tu nie będzie teleportu, to się zdenerwuję. Dobra, jest, w końcu. Cofamy się do naszej skrzynki. No masakra, za 4... Raz, dwa, trzy, 4 pokoje z rzędu, mega duże, bez teleportu.
Co tu jest? O, jakie to jest super! Heksa broń, uwielbiam! I z czym to się synergiuje? Kurczaki atakują! Jeszcze większa szansa pewnie na po prostu zamienienia przeciwnika w kurczaka. Ale co ważniejsze, heksa broń ma jeden pocisk w magazynku. No, czyli będzie bardzo dużo biła z tym pociskiem alfa. No, a tak przebija przeciwników na wylot, więc naprawdę sporą tu rozrubę możemy zrobić za pomocą tej broni. Oj. No ja już widzę, co to jest za pokój i bardzo mi się nie podoba. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. No, jeszcze mogę tak 68 przeciwników na tym piętrze, póki mi się amunicja skończy. Może to nie przebija? Nie no, przebija. Ciekawe, czy jest jakaś mikroskopijna szansa na zamienienie bossa w kurczaka. Pamiętam, że w LoLu, właśnie ostatnio jak gadaliśmy o LoLu trochę z Kirito, jednym z moich widzów, wspominaliśmy czasy, jak kiedyś były takie inne runki w LoLu i można było dać sobie runkę na kryta. 1% kryta każdy zakładał. Jak na pierwszym ledu się z kimś walczyło i siadł ten kryt, no to już się wygrywało grę praktycznie. Dobra, prostokąciak. No i jest fajnie teraz. Jest naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że ta sama heksa broń i miotacz gamma to mi ustawią całe tutaj zwykłe walki z przeciwnikami. Natomiast na walkę z bossem mam prostokąciaka i inne fajne bronie. Kolejna skrzynka, z którą na razie niestety nic nie zrobię. Może znowu się trafi kolejny kluczyk, byłoby miło. I raz. I dwa. Jakie uwielbiam ich tak odliczać. No, było blisko. Mało tu widzę, nie ogarniam, co się dzieje, naprawdę. Jak jest wszystko na zielono, to jednak sam sobie utrudniam właśnie tym samym, o czym mówiłem na kuźni będąc. Wszyscy przeciwnicy wyglądają tak samo trudno ich rozróżnić od zielonej podłogi. Nie wiem, wydaje mi się, że jednak walka z bossem będzie tutaj w lewą stronę. Mam nadzieję, że idę dobrze. Ten się zabił sam. No, chyba rzeczywiście w tę stronę lepiej się udać. No i ty powinieneś paść, albo i nie. Albo i tak. Jest kluczyk, super. Dobra, oczywiście, że idziemy do tej skrzynki. Co tu jest? Buty, które zostawiają za mną truciznę. Może być. Buty owada. Za każdym razem jak skaczemy, zostawiamy za sobą truciznę. Nic jakiegoś przydatnego, ale no. Jakieś mikroobrażenia więcej zadamy. Bardzo zatrute podejście dzisiaj jest. Dobra. Wymiatacz na sam początek. Dobrze naładowany. Tylko żeby to dobrze naładować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedmiu ładunkach to już bije bardzo dużo. O, chyba dobrze naładowałem przez chwilę. Dobra, już nie. Ja prawie pół zdrowia już zbiłem. No mówię, ta broń na początku to jest OP strasznie. I teraz tak, rakietka. A niech będzie ta heksa broń, ona sporo bije, naprawdę. Jak ona się ładuje mega szybko. Kogoś porąbało. Czemu ja tyle biję? Ale ja tłukę jak szalony. Ta mikstura przyjaźni z bronią mi zwiększyła szybko strzelność chyba. No ale te naboje alfa naprawdę tutaj robią na pociskach, które... Na broniach, które mają tylko jeden pocisk w magazynku. Dobra, kolejne piętro to RPG i cały czas ta heksa broń chyba. Fajnie jest mieć bronię z jednym pociskiem, bo mogę z nimi bardzo często skakać i non stop mogę ich używać. Problem byłby właśnie z brońmi typu laser, jak ta laser nauki, czy jak tam się nazywało. Problem taki, że... Cała druga faza, ale easy. Problem byłby taki, że przy skoku muszę na nowo zacząć strzelać, a ona nie strzela od razu, tylko się musi najpierw naładować, no dlatego nie przemawia za tym. Nie no, ja ciebie to muszę tutaj potraktować prostokąciakiem. Przykro mi bardzo, ale
Nie ma innej opcji. Od początku do końca będę zabijał licza prostokąciakiem. To jest moja nowa, ulubiona broń w tym podejściu. Wypadaj stąd w ogóle. Co ty robisz, człowieku? Ale easy. No i cyk. Nienaladowane tekstury to wygląda, jakby tutaj jakieś były. Czemu jestem królikiem? Nie wiem. Może być. Jezu, to jest tak głośno, nigdy nic nie mówię, bo ta muzyka jest mega głośna na końcu. No i super, kolejne udane podejście. Chciałbym jeszcze zobaczyć tylko podsumowanie. Mega szybkie tak naprawdę, godzina 5 na przejście na tak dużo dodatkowych pięter, jeszcze licza. Ale no, ten wirus tak naprawdę mnie tu ustawił chyba na samym początku. Nie, no i muszę to przewinąć, bo... Nie, śpiewają, no nie mogę się skupić, drom te mordy. Ten wirus, Givermedy mnie tutaj wyciągnął chyba najbardziej. No nic, mi się podejście podobało, nawet mi się przyjemnie grało, ręka jakoś nie boli bardzo, ten bandażyk się przydał. Fajnie, fajnie, tak mogę nagrywać. Bardzo wam dziękuję, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już za jakiś czas. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!